Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj mamy program Low Gear. Albo Mid Gear, jak to woli. Chciałem powiedzieć top, ale low. Dzisiaj ze mną jest oczywiście Skatebird. Siema. Oczywiście w komentarzach dajcie znać, kto jest kim, kto jest Hammondem, Mayhem, a kto jest Clarksonem. Ja strzelam, że Mayhem jest akurat z Hammondem jest pewnie Bird. Dobra. Jestem Mayhem, jestem Clarksonem. Jesteś powolny, stary, zawsze. I biedny po prostu. Ale tu chodzi o inteligencję. Dobra, słuchajcie, dzisiaj ogólnie rzecz biorąc będziemy testowali bieszczacką wersję. Dostaliśmy od producenta samochodze, który zapłaciliśmy oczywiście. Tak, musieliśmy zapłacić. Ale teraz tylko powiedzmy jedną rzecz, bo trochę musieliśmy zapłacić. Mianowicie Bird wziął Canis Seminole Frontier. Może to jest jeden najdroższego, może co? To jest jeden z najnowszych samochodów, ale jest strasznie brzydki, jak powiedział Bird już. No, brzydki jest. Jest jeszcze Landstalker, którego ja wziąłem za 1 220 000. A jakie to małe jest. I jeszcze jest drugi Landstalker, którego wziął Skie. I on jest za całe 58 000. Gdzie to było? Gdzieś tu nie. O jest, ta jest, Dan Rory, tak, Landstalker, 58 000. Coś ty mi przydzielił. A to strasznie brzydkie, poważnie. Zobaczymy, czym się różni ten Landstalker nowy od tego starego i porównamy z tym czymś pomiędzy. Co z też jest? Czymś pomiędzy. Ale jakie to wolne jest, Paweł, coś ty mi dał. No to wdaj tam turbo, przecież. Po to masz pieniądze, żeby je wydać. Po co masz pieniądze? Po to zarabiasz po prostu wydaj w programie, pieniążki. Żebyś wydawał pieniądze na program. Dobra, opancerzenie na pewno 50 000, bo sprawdzimy jeszcze później w Bieszczadach. Nie będziemy jechali na lotnisko tym razem. Wy oczywiście ocenicie również, które auto jest fajniejsze. Tak, no bo to autko jest terenowe, więc musimy w teren jechać, tak? Tak, oczywiście. Jakaś woda, jakieś góry, jakiś piach, szutry i tak dalej, no to logiczne. Kucykowy rusz, tak! Ciekawe, czekajcie, dobra, popatrzmy, tutaj jest, mam mnóstwo zderzaków. Przednich. Na pewno się przydadzą zderzaki, uwierz mi. No właśnie, staram się, raczej nie będę obniżał zbytnio tego auta. Tary, weź se w ogóle dokup jeszcze przy okazji odporność na RPG-i. To się przyda. Kurde. Tak, kurde. Obniżanie terenówki, bardzo, bardzo... Relingi, muszą być relingi. Dobra, silnik, wydech. To jest, kurde, rodzinne auto. Dobra, wydech tutaj musi być też konkretny. Może matowy byśmy kolor wzięli sobie. Brzydkie, co będzie lepsze. O, chłopie, jakie one są gigantyczne. O nie, ten matowy jest straszny. Dobra, to auto zaczyna zamieniać się w auto takiego typowego gangstera z... A moje, kurde, jakieś autko rodzinne. Serio? No stary, to strasznie to auto wygląda. Okej, okay, no spoko. Chociaż ten kolor jest spoko. Dobra, takie brzydkie rzeczy, za to jest lepsze. Róż... Fister? Fister. Ciekawe. Dobra, to może być dobre. Zobaczymy, czy w ogóle to auto jest warte tego dodatkowego 1 100 000 z hakiem. Dokładnie. Nie. Podejrzewam, że nie, ale zobaczymy. Moim zdaniem chyba nie. To jest duża różnica. Jeżeli to auto by zaczęło latać, to spoko, nie? Ja bym kupił tylko to moje auto. Kupujcie najtańsze, naprawdę, bo to nie ma sensu przepłacać. Nie, kupujcie najdroższe, bo wtedy wiecie. Nie. No to wtedy traci się najwięcej to pieniędzy. To się totalnie mija z celem, tak? Jaki cel? Ty masz cel w ogóle? No, w sensie nie zbłukać się od razu, nie? Nie zbłukać się. Zobaczyć, z którego roku jest to auto, to moje. Nie sprzedawaj, kurde, go jeszcze. Nie sprzedawaj. Już chciał sprzedać. Ale to przypadkiem. No. Stopnie? Oczywiście. Czekaj, kolory. Zobaczmy. Zapieszenie? Metaliczny jakiś. Ja go chyba też nie będę obniżał w takim razie, bo to jest jednak terenówka, nie? Jak będziemy testować, ogólnie będziemy testować to oczywiście na Mauchiliad. Sprawdzić, jak to fajnie śmiga. To jest 84 auto. Jak to fajnie śmiga w górach. 84, kurde. No ten mój. Okej, to mi się podoba, że tak powiem. I terenowe chyba, opony. Chyba tak. Zostaniemy przy tym wyjątkowo troszkę inaczej. Okej. Ty wziąłeś coś innego? Tak, wyjątkowo coś innego wziąłem. Paweł, nie wierzę po prostu. Dorzucimy trochę tego. Normalnie przebywając z nami stajesz się normalny. Znaczy powiem tak, jedyny... Widzę już mały minus tego auta, o którym wspomnę pewnie później, ale... Jaki? Helikoptery policyjne będą strasznie trzaskać nas po twarzy w tym aucie. Masz szyber dach pewnie. Tak. I to nie tylko z przodu. Okej. I to jeszcze na tylnych siedzeniach też. Cudownie. No nie? O! Ale nie ma tu jakiegoś... Dobra, niech będzie coś takiego. Stopnie. Czekaj, to będzie takie sobie damy. Ciemny brąz nie będzie. Słuchajcie, bo ogólnie jest problem taki, teraz nie wiem co mam wziąć. Bagażnik na narty bierzemy czy nie? No, musi być stary bagażnik na narty. Ale jeszcze jest duży bagażnik dachowy, wiesz? Aha. Tylko na narty musi być. Ale są tylko dwie narty.
Znaczy dwie pary. Więc ktoś będzie musiał zjeżdżać na... zrobić? Na dupolocie będzie musiał zjeżdżać. Także wezmę bardzo, bardzo, bardzo mało możliwości tuningu. O, no to ja mam bardzo dużo możliwości tuningu. A ja mam bardzo mało właśnie, powiem ci szczerze. Ja ten kolor nie pasuje, mój Boże. Powiem ci szczerze, chyba te auto prawdopodobnie sobie zostawię. To? Serio. Albo przestaję wierzyć w ciebie naprawdę. Ej, ale naprawdę podoba mi się. Nie, no tutaj tu musi być fabryczny. Dobra. Zawieszenie. Całkiem w dół? No nie, w ogóle. Ja gotowy. Ktoś chce kawałek czekoladki? Czekajcie, turbo, proszę bardzo. A cóż, macie gotowe wszystko? No ja tak. Ja tylko zmieniłem sobie jeszcze kolorek lekko i tyle. A czy opony zmieniliście na terenowe? Tak. Oczywiście. Dobrze. To jest bardzo istotne. O, to będzie spoko. Ale mój to też taki family car trochę. Tak? No. Chociaż chyba już wiem, że muszę ściągnąć to na górze, bo... Co masz na górze? No, takie brzydkie coś. Aha. Aha. Bagażnik taki dziwny. Koła. Ale bagażnik musi być, Berbert. No nie, ale brzydko to strasznie wygląda. Wezmę sobie... Czekaj, nie wiem, czy to? Czy to? To? Canis Seminole. Nie, masakra, nie mam żadnego pojęcia, czy zmieniać tutaj coś, jedną rzecz, ale... Chyba... Gdzie to się chyba dało? Tak, kurde, jakie auto. Ulepszenia, kulotporne opony oczywiście warto wziąć, bo prędzej czy później będzie strzelała policja. Prywatnie bym go chyba nie kupił, czy może w sumie tani jest. Czekaj, tutaj lekko przydymione. O, dobra, skończyłem. Dajcie znać, czy wam się to auto podoba w ogóle. Opuść warsztat, proszę bardzo. Dobra, ja mam gotowy samochód. Sprawdzimy, czy ten samochód faktycznie jest szybki, czy jest fajny. Porównamy go z tym tańszym modelem. Znacznie tańszym modelem. Sumie... Ej, to mój ładnie wygonisz Berberta, w sensie kształt samego auta. Nie mówię o kolorach, broń Boże. Słuchajcie, to spotykamy się, czekajcie. Ej, no kierownicy. No co za świnia mi wyjechała! Tak, już auto. Rozwalił. Co za łeb normalnie. Nowe auto skasowane. No, za jedyne 1 200 000 plus tuning, nie, czyli wychodzi jakieś... No, dwie bańki. Nie, no z półtorej myślę. Myślę, że więcej, stary. Nie, tam nie było aż tyle. Zapłaciłeś za samo turbo, zapłaciłeś 250 000. Nie, 50. Co? Takie tanie turbo? Ty kupowałeś turbo za 250 000? Nie pamiętam, ale dużo kosztowało. Co no ty gadasz? Ogólnie mnie... Zawsze jest 50. Mnie tuning kosztował 250 000. No to też uważam, że... Czyli gdzieś około 1,5 miliona za moje auto wyszło. Pewnie tak. Moje auto znajduje się w klasie SUV-ów, a nie terenowych. Czemu hamujesz w tym miejscu? Moje też auto nie wolno. A ty masz oczy? Ale czemu hamujesz? Ja się pytam, gadałem przez telefon akurat. Typowo. Hammond. I May. Okej. Niezachowanie... Gdzie ty jesteś, Paweł? No jadę tam do was, znaczy w sensie tam na autostradę. Boże, po lewej. Ten jedzie w ogóle po... Dobra. Jedziemy z kim? To, tak, jedziemy. Zostawmy go w cholerę. Jedziemy tam na ten, bo tam startuje, musimy sprawdzić, który auto jest szybszy. Ale widzę, w ogóle się nie dogadaliśmy z Pawłem, bo Paweł w ogóle pojechał na drugą część miasta, nie? No nie, no po lewej tam mieliśmy pojechać chyba, nie? My po prawej pojechaliśmy. Co ty mówisz? No tak. Zostań gdzie jesteś, Paweł. Dobra, słuchajcie, spotkamy się na plaży. My tam sprawdzimy, porównamy auta. Tam widzę, ocenia kto ma ładniejsze auto. Ja po podaku przejechałem, co? Okej. Okay. Zrujnowałem auto swoje. Dobra. Po drogę. Czekajcie, gdzie my to mamy? O, tu jest taki parking. To na tym parkingu myślę, że spotkamy i ocenimy sobie auto na... Dobrze, fajnie, śmigam do ciebie. Zawsze przy ocenianiu jest noc, to zawsze pomaga. Tak, jest zawsze, nie? Zawsze jest pomocne. Widzę berberckie, proszę bardzo, elegancko. To auto duże jest. Nie, ale zobacz, jakie jest gigantyczne. Niebieskie? No, niebieskie. Ej, no, to jest coś nowego. Ej, dobra, obejrzyjmy je. Zobaczmy. W takim razie tak. Stanie może obokskie, bo masz dokładnie ten sam model auta co ja, tylko że masz znacznie tańsze. Znaczy, Paweł ma po prostu porównajmy wielkością. Porównajmy wielkością, wysokością, wiesz. Jeszcze porysł. Co za łeb normalnie. Nie jeździć nie umiesz. To specjalnie było zrobione. Paweł ma prawie takie same pasy, jak ja mam w aucie. Okej, ten nowszy samochód wygląda na masywniejszy. Wygląda na to nasze berdachu góry. Berberta jest straszny. Dlatego nie patrzę w ogóle na niego. Z tyłu zobacz. Nie, no zaraz zobaczymy. To nie moja wina, że Paweł mi zawsze przydziela takie auto. Nie, no ty masz ładniejszy. No, nie, ale zobacz, znacznie więcej opcji... Tyłek masz ładniejszy. Więcej opcji tuningu jest większy. Znacznie ładniejszy, ale... Nie, jest ładniejszy, znacznie ładniejszy moim zdaniem, ale nie huchu, nie 1 200 000. Nie ta cena, no. 200 tysięcy? Połowę ceny, nie? 300? Albo, no, 400 może? Góra. Tego. Ale nie 1 000 000. No stary, co ty robisz? Jesteś jak Hammond! Sam się kopnąłeś. Hammond jesteś, auto, typie! No. Iść mi stąd w ogóle, puszedko cię. Dobra, zobaczmy jeszcze auto od... tutaj od...
tutaj od Bertberta, tak? Co to jest? Nie, to mi się nie podoba, ale takie bardzo klasyczne, takie aż ale, wręcz za klasyczne. Ale słuchaj, kosztuje 600 tysięcy, prawie 700 tysięcy, to jest prosty kosmos. No, no panie, auto dobra, chodź sprawdzimy. No. Chodź sprawdzimy, jak ono śmiga. W ogóle mi się wydaje, że auto Bertberta powinno być najtańsze. Naprawdę, tak jak patrzę po nim. No powinno być tańsze, powinno kosztować no, tyle, jest... co twoje. Albo najtańsze w ogóle. No. To jest taki w zasadzie family car z lat 80. Taki no, można no, no, powiedzieć. Tak mniej więcej. Dobra, chodźcie, tutaj sobie staniemy. O, no na ja przejściu, na przejściu, ścigać? Na przejściu dla pieszych, będzie chyba najrozsądniej, tak, nie? Tak, na przejściu dla okay, pieszych. Ja bez, wy dudzy jesteście w ogóle. Bez flary chyba, co? Bez flary, no. Dobra, zręcznego. Trzy, cztery! Dobra. Nie. Nie no, jak mój kosztował 1 200 000, musi być szybszy. No, no jest szybszy, ale... No ale... Tak, nie ma dużej różnicy, no tak, moim to zdaniem, patrzcie, zobacz. No po prostu, czekaj, bo ja przycisnę, ale to w tym momencie... No ja też cisnę jeszcze ogólnie, ale to nie oddala się mocno od beka będzie, jak będę doganiał Pawła na pierwszym filmie, czekaj. O rany, to za dużo out po prostu! No o to chodzi właśnie, bo wiesz, ciężko. Ma dobra, być słuchajcie, bo ciśniemy teraz bezpośrednio na mocz lat. Tak jest. No i ty, Paweł, mi nie uciekasz w ogóle, no nie? No właśnie, ja kosztuję 2 razy więcej ich, kilkadziesiąt razy więcej od auta od Skier i... No. Ach. Powiem ci, że nie, swojej ceny nie jest warte. Jeżeli życiu. Ktoś ma dużo hajsu w grze, spoko. Tak dużo. Jasne, może sobie kupić, ale jeżeli ktoś patrzy na hajs jednak i stara się gdzieś oszczędzać, to... To kupuje moje auto. Dokładnie. To kupuje moje auto. Dokładnie, jest najładniejszy spośród tych trzech. To weźcie sobie Landstalkera, którego znajdziecie na ulicy. To jest tak. Jeszcze trzecia opcja, dokładnie. Właściwie czwarta, mogę, no? Czwarta opcja. Czwarta opcja. Okej, okay, słuchajcie, zbliżamy się już w tym momencie do Montchiliad. Będziemy w nocy wjeżdżać, więc zobaczymy, jak nam światło przeciwmgielne i ogólnie wszystko ładnie śmiga. Ja daję na cenę, długie światło. Ja w swoim aucie nie mam przeciwmgielnych. No widzisz? O, zobacz, nawet te auto od Skiestu... A nie, dobra, to nie jest to. Nawet to auto od Skiestu stoi. Na ulicy stoi w ogóle. Ale przejeżdżaliśmy obok auta. Dobra, poczekaj, wiesz co, to zróbmy teraz tak. Podjedźmy sobie w sumie może kawałek dalej jeszcze. Gdzie? Tu zaczniemy? Montchiliad! A chcesz się ścigać na górę? A poczekaj, tak, no na górę będzie wyścig, no przecież nie będziemy jechać jak May. No. A to weź mi zaraz, gdzie jest szczyt konkretnie. No tam na szczycie. Przepraszam, ale tradycji fajnie. Musi się stać zadość. No ale to skie. To, kurde. No. Patrzcie! No rozjechał! Dobra, startujemy z tym wyścigiem, nie żartuję, dobra, okej. Okay. Chodźcie tutaj, proszę się ustawić ładnie. No przesta... Co wy robicie? To się nazywa wiejski tuning, no. To jest typowe, to jest typowe. Mej, odejdź! Nie! Dobra, chyba zakończyło się życie kogoś. Co za drań? Okej, czy jest... Czekaj, kołem jest... go. O, dobrze. Masaż serca, masaż twarzy. Dobra, ja podwiozę tego. Skie. Pewnie rozjedziesz na życie. Patrz, jak... twoje autko jest takie całkiem znośne, tylko nie ta cena. Ale fajne auto ogólnie. No Berber! Proszę, siadaj. Nieprawda. No odejdź kawałeczek. O. No co odejdź kawałeczek? Zamknął byś te drzwi. Stary, drzwi dobra, otwarte jedziemy. Mam, poczekaj. Nigdy... Urwał mi drzwi, co za łeb! Czekaj, dobra, spokojnie. Jezu. Jak wam idzie? To jest Montchiliad, no dobrze. I zobaczymy, które auto lepiej się wspina, nie? Ogólnie rzecz biorąc, które jest fajniejsze faktycznie, znaczy, które... Znaczy podejrzewam, że Paweł, bo ma najwięcej mocy. No, aż tak. Wiesz co, no... Powiem ci tak. Nie wiem, czy pamiętacie Nowaka. Kogo? Takie auto, Nowak. Nowaka. A to ale kogo? Naprawdę, ono po pionowej... Myślałem, że jakiś ono... koleś mówi... Nie, po pionowej ścianie dosłownie wjeżdża. A, ten tak... No, poważnie. Nie zjeżdżaj, nie spadaj! Nie, misiu, nie spadaj, kurde, okej, okay, czyli ten tani Landstalker chyba jednak jest za tani, żeby wjechać. Ale nie, już utrzymałeś, tylko Berg mnie zepchnął. A. To, ty we mnie się, kurde, pijesz. Nieprawda, no, stary, musisz pamiętać o tym, mi. Że Bert ma stare hamulce. No tak. No właśnie. Chwila, czekaj, po co chyba krzywo jedziemy? Nie, no jak? Tak? A, dobrze jedziemy, okay. jedź dalej. Nie, bo z kiedy do mnie wsiadł, myślałem, że się przełączyło gdzieś coś. Nie, nic nie przełączałem. Jezu, jedź. Dobra. Znaczy, bo... Najpierw jedziemy tym górskim pasem, później zjeżdżamy tam obok. Pasem to ty możesz zaraz dostać, jak chcesz. To? Tak. Pasem. Paweł, a chcesz po tyłku dostać? Nie, bo zaraz bo ja mam słabe hamulce.
A ja mam mocne hamulce, no. A gdybym tak was wysadził, kurde, co by było? Dobra, no, możemy przyspieszyć. Byśmy zaraz nie zostawili na ciebie, kurde, pułapki. Berber. No właśnie, można tak powiedzieć, czekoladkę zostawimy nawet, czy coś. Nawet nie próbuj. Nie, nie, słuchajcie, nie, w Low Gear takich rzeczy się nie dzieją, chyba że... O, żeż ty! Paweł, kurde! Oni wyście w lewo pojechali. Co Paweł? No widziałeś, stary, tam był ten, chłoda była. Pieniek. Pieniek, no, zatrzymałeś na pieniku? Nie, wystrzelił nas pieniek. Aha! Czekaj, kurde, którędy? Aha, dobra, źle. Tędy trzeba pojechać, tędy. Zobacz. No, ten GPS-a nie masz, czy co? No słuchaj, to jest auto z 84, no. A, no może nie tak. GPS-a jeszcze. No, no mapę ma. On mapę patrzy jednocześnie. Tak, on wysiada z auta i mapę patrzy. Orientacja nie, on w terenie, nawet nie wysiada, on patrzy po prostu na mapę. Orientacja w terenie, tak. Dezorientacja w terenie. Oj tak, byczku. Wy to jakieś elektroniki, jakieś techniki, a tu się prawdziwa jazda. Kurde. Patrz, tutaj, pięknie. Dobrze, tam będziemy czekali u ciebie na ciebie z kieł góry, wiesz, po prostu. Zaraz teraz jestem. Jest już niedługo. Więc dobra. Czemu tu jest podobno? Coś sugerujecie? Nie. Lepiej sobie go weź. Ja, Paweł, nie hamuj tak agresywnie. No, ja wiem, że ty masz hamulce mocne, no to nowe. Porządne hamulce nowe. A nie z 84. Weź tam w ogóle podjedź jeszcze do tego. Chyba tędy pojadę na wszelki wypadek. No, bo też o tym nie wjeżdżałem w to miejsce. O, przepraszam! O, żeż ty! Nie! Dobrze, Paweł. Łajza! O, chciałem... Co ty robisz? No, Bert, nie możesz podjechać? Czekaj, bo ja nie mogę podjechać, muszę się rozpędzić. No, kurde, no Boże, Paweł. Taki słaby samochód masz. Dawaj. A ja specjalnie wycofałem, żeby cię zmiażdżyć. Wygrasz to, skier. Co? You are the best. Ale byśmy cię puścili specjalnie, bo tam jest niebezpiecznie. Nieprawda. I tam są już miny przeciwzbliżeniowe. Nie, już tu nic nie ma, nie goń się, nie oszukuj. Przeciwzbliżeniowe, nie zrozumiałem. Przeciwzbliżeniowe, tak. Dokładnie. Okej. Okay. Ty już, Paweł, nie pij dzisiaj, dobrze? Nie pij już, naprawdę, bo to wiesz, na odcinku nie wypada. Dawaj, jedźże z tym kratem. Nie, spokojnie, trzymam się, mam 4 koła. Przynajmniej jedno zawsze dotyka gruntu. To nie masz 3 punktów odparcia? To źle. Chyba zaparcia. Nie, zaparcia to może być w talecie, tylko... O, dobra, śmigamy. Par, zaraz cię dogonię. Dawaj. Kogo mi dogonisz? Tak, zaraz cię dogonię, zobaczysz. Wolałbym, żebyś pani doganiał, wiesz? Że moje auto. Co się dzieje? Strasznie ma ciężkości, chyba nie. Niedobrze, okay. Bo skacze na tych wybojach jak jakiś. Nie mam to zjechać. Tędy? Nie, już jesteśmy na górze. Nie wygrałem! No halo! Ciekawe, jaką ma masę. Jej, zaraz też masa. Czekaj, dobra. Napiszcie w komentarzach. Które auto jest według was fajniejsze? Co się dzieje? Berber, nie pchaj! Berber, nie spychaj nas! Nie spychaj! Dziadu! Ale siły nie spychaj nas! Tak! O, i nie, pojechali, okej. Okay. Nie! Zepchnął mnie dziad! Dobra, Skie, jak widzicie, nie dojechał na całe nieszczęście. Niestety, wygrałem to przecież, ale braniu. Nie ma cię na górze, stary, widzisz? Ale byłem! Ale cię nie ma, rozumiesz? Po prostu, nie, stary, no po prostu nie ma, on przegrałeś. Ja jeszcze lecę, stary. No, więc ogólnie rzecz biorąc, no niestety, nie. Tak to wyszło. O, pizzę na godzinę teraz jadę. Co? Pizzę na godzinę. Twoje auto jest stare, strasznie brzydkie, Berber, wiesz? Wiem. Mogę z nim coś zrobić? Tak. Okej. Okay. Twoje też mi się nie podoba. Nie! Drzewo, co za... Okej. Okay. To... Więc nie macie czego oceniać już tak naprawdę. Czemu wy się rozwaliliście? No, Paweł. Jak o, to tam czemu? Widzę toczącego się skier na samej... Tak? Na samym dole. Ja się nie toczę. Czekaj, chodź, skoczymy na spadochronie tam do niego. Czekaj, stąd chyba się da. Stąd. Czekaj. Ale masz spadochron? Ale zobaczcie, pierwszy wyjechałem. A, nie mam. No nie mam, no musimy podejść po spadochron przecież. Chyba, że jakoś, nie wiem, jakieś inne loty będą. Gdzie ten skier jest? Halo? Gdzie on się tam to toczy? Gdzie tam się... Co? Czekaj, nie widzę go. Ta-da. Halo? Trzeba iść po spadochron. Autostrada challenge. Dobra, idę po spadochron w takim razie. Teraz gdzie spadochrony jesteście? Chyba były tam na... No na górze czekamy na ciebie, kiedy dojedziesz? Na górze? Nieprawda. Na Montchilliard jesteśmy. Nie wiem, kiedy dojedzie. No Berber, naprawdę, to jest żenujące. Ciekawe, czy mogę was zastrzelić. Ileż można nawet ciebie czekać po prostu. Ała. Za chwilę będziemy na spadochronach lecieć, więc będziesz miał do tego ku okazję. No właśnie, będę próbował na pewno. O, czekaj, tu już schodzimy. O, dobra, w końcu. Jest spadochron. Czy wy gdzieś tutaj będziecie? Okej, dobra. To skaczcie. Okej, spadochron już jest. Którędy idziesz? Ja tutaj, tędy? Okej, dobra. Idę za tobą, Bert. Gdzie by tu skoczyć? W otchłań. No, wiem, ale... Tam, gdzie można skoczyć. Tak, żeby było bezpiecznie, wiesz? Ej, no czemu mi nie...
To Berbert umiera. Ej, no dobra, wziąłem to... ten spadochron. Nie skaczę tutaj. O nie. Ej, no wziąłem ten spadochron dziadowski. Okej. Okay. Dobra, to ten spadochron nie... nie działa. Dobra, więc tym sobie akcentem kończymy ten odcinek. Dajcie znać, kto był kim. Nie mogę go zabić! I które auto było fajniejsze. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, Chaos. Nie! Nie! Kurde, rozwali mnie. Ej, Paweł, gdzie ty jesteś? No na górze. Na górze jesteś. Czemu na górze jeszcze jesteś? No ja próbuję przysnajpić, ale czekaj, w ogóle nawet się nie rendrujecie. Przysnajpić? Nawet się nie rendrujecie. No totalnie, w ogóle się nawet nie rendrujecie. Daleko, tak daleko jesteście, że nawet się nie rendrujecie. Leżeć tam. Widzę tylko jak nie... ten. Oj, jakiś RPG leciał. To widzisz. Nie, nie, to ja strzeliłem w tego chyba. W ogóle jak pojazdy śmiesznie upadają dziwnie. Nie zdążysz się wyrenderować w ten sposób. Drań. No, ej, nie w głowę! O, wyrenderowaliśmy się już. O, jest, trafiłem skie! Ale to jak trafiłem? Nie, no ale ja pierwszy trafiłem, mu całe życie no, mu zeszło. No, no to tak, to potwierdzam. A, widzisz? No. Czekaj. Bo to może być tak, że gra po prostu nas dla Pawła... Ej, trafił mnie skubany. A, widzisz?